Zdrowia. Jest coś takiego jak ekonomia socjalistyczna. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No co najmniej jest ekonomia socjalistyczna w umysłach lewaków. Co to znaczy? No to znaczy, że oni podważają ekonomię kapitalistyczną, czyli wolny rynek, czyli wolna wymiana, czyli pracowanie dla zysku, czyli produkowanie dla zysku. No i zastąpienie to tego czymś w rodzaju sprawiedliwości społecznej. No i ta ekonomia socjalistyczna to ma zrobić wszystkich szczęśliwymi. Problem jest zawsze taki, że ekonomia socjalistyczna zmienia w zasadzie prawo popytu i podaży, no i ustala ceny i później, kiedy ceny są nierealne, nikomu się nie opłaca tego robić, no to zaczynają być braki, a jak są braki, no to zaczyna się dystrybucja, zaczynają się kupony i tego rodzaju rzeczy. Także ekonomia socjalistyczna to nie jest produkcja, to jest w zasadzie dystrybucja. No i ogólnie pustki w sklepach, no bo nic nikomu się nie opłaca, nikt nie wykombinuje co zrobić, żeby zarobić, tak? No wiadomo, że wszyscy myślą, jak co tu zrobić, żeby się nie narobić, no ale normalnie to wszyscy chcą się narobić i zarobić. No w Ameryce jest ten kapitalizm, jest ten wolny rynek, no i między innymi rynek nieruchomości. Rynek nieruchomości przez lata to był mniej więcej taki, że domy kosztowały mniej więcej 5-6 lat pensji. No co to znaczy? To znaczy, że jeżeli powiedzmy w latach 70. tokarz zarabiał powiedzmy dolara na godzinę. Dolar na godzinę to jest 52 tygodnie razy 40 godzin, no to jest powiedzmy 2000 godzin. No to 2000 dolarów zarabiał rocznie. Zarabiał 2000 dolarów rocznie. No to tokarz mniej więcej znajdywał sobie miasteczko czy miejsce, gdzie mógł kupić dom za 10-12 tysięcy, czyli powiedzmy 5-10 lat jego pracy kosztował ten dom. No oczywiście nie kupował za gotówkę, no i oczywiście brał pożyczkę powiedzmy z banku na 15, 20 czy 30 lat, no i spłacał powiedzmy wtedy. Jeżeli miał te 2000, dom kosztował 100 tysięcy, no to płacił powiedzmy tam 500 dolarów do banku, czyli zostawało mu tam powiedzmy 1000, płacił powiedzmy 1000 dolarów do miasta podatek katastralny, no tak, to 1% rocznie, czyli 1000 dolarów, czyli powiedzmy 80 dolarów miesięcznie, no i zostawało mu na spłacanie powiedzmy samochodu, na jedzenie, na ciuchy, oszczędził trochę dla dzieci na uczelnię i tak dalej, i tak dalej. Także to były powiedzmy 5-6 lat, no. Podatki też płacił, no ale podatki odejmował powiedzmy to, co płacił podatki, no to mógł odejmować to, co płacił oprocentowanie do banku. No i oprocentowania były takie normalne, na tyle nie były zadłużenie, były za małe, były takie, ile ludzi mogli utrzymać, no a ile mogli utrzymać. No, tajemnica w tym wszystkim to była taka, że banki nie dawały łatwo pieniędzy. Nie dawały pieniędzy i w zasadzie trzeba było mieć 20% zadatku, czyli jeżeli ktoś tam oszczędzał, oszczędził te 20 tysięcy i brał w zasadzie pożyczkę na 80 tysięcy, a te 20 tysięcy miał, no ale bank w hipotece to miał na całość, czyli bank mógł zabrać, bank mógł, znaczy dawał 80 tysięcy, ale jeżeli ktoś by nie
nie spłacał do banku, no to bank może zabrać w zasadzie ten dom, sprzedać za te swoje 80 tysięcy i być do przodu. Także nawet jeżeli dom by spadł, no to bank wycofa. No i to było mniej więcej tak, że ludzie oszczędzali, ludzie wkładali, kupowali. Z reguły no, posiadanie domu czy mieszkania, no to jest jednak 20-30% więcej niż powiedzmy wynajmowanie. No ale jeżeli ludzie poświęcali swój czas, swoje oszczędności, no to duża ilość jednak w Ameryce posiada domy i mieszkania. No i oczywiście ludzie też wynajmują. I zaczęło się w latach 90. powiedzmy ingerencja państwa zaczęła mówić, no dlaczego ludzie nie stać ich na dom, tak? Dlaczego mają mieć 20% oszczędności? No niech mają powiedzmy 5% albo 3% też będą spłacali. No nikt nie brał pod uwagę, że jednak spłacanie 80% względem 97% no to jest co innego. No i rząd jeszcze powiedział, że trzeba dawać pożyczkę. No że trzeba dawać pożyczkę, no bo to jest rasistowskie, żeby w niektórych rejonach nie dawać pożyczek. No i powiedzmy, że czarni i brązowi nie dostają. No żółci to kupują za gotówkę, wiadomo. Biali pożyczali, na murzyni i hiszpańskojęzyczni nie za bardzo mieli oszczędzać, no to zaczęli im dawać. No i zaczęły się te tak zwane pożyczki egzotyczne. Co to znaczy te pożyczki egzotyczne? No, że w zasadzie ktoś przychodził i deklarował, ile zarabia. No i mówię, zarabia tyle. No to mówią, no to tyle się kwalifikujesz, tak? No bo banki patrzą w zasadzie na dwie rzeczy. Ile masz forsy, żeby zabrać tobie, jak nie będziesz spłacał? No i druga sprawa, ile pieniędzy zarabiasz, żeby być wypłacalnym? No i się zaczęło. Te prawo popytu i podaży po prostu zaczęło się rozwalać. Dlaczego? No bo domy, które były w niektórych okolicach, powiedzmy po 80, 90, 100 tysięcy za dom trzyrodzinny, w niektórych okolicach właśnie tam, gdzie były biedniejsze dzielnice, no to i te domy kupowali ludzie, którzy sobie odłożyli powiedzmy 20% zadatku i szli do banku i dostawali. Nie było tak dużo tych ludzi wśród tych w tych dzielnicach czarnych i brązowych. No ale powiedzmy, jeżeli robotnik pracował na produkcji i zarabiał powiedzmy tam $10, no to on mógł na godzinę, no to on mógł kupić trzyrodzinny dom za 100 tysięcy, wynajmować dwa apartamenty powiedzmy po $200-300 na miesiąc, no to w latach powiedzmy 80. No i mieszkać w zasadzie albo za darmo, albo mieć jeszcze ze $100-150 dochodu miesięcznie, no plus jeszcze miał swój własny dom. No ale państwo przyszło i powiedziało, nie, tak być nie może, wszyscy powinni sobie mieć możliwość kupienia domu. No i co się dzieje, kiedy wszyscy mają możliwość kupienia domu? No ten dom już przestał kosztować powiedzmy 100 tysięcy, tylko że zaczął kosztować 200 tysięcy. No i tu jest ten problem. To jest ten problem, gdzie socjaliści nie rozumieją, że zmiana popytu i podaży to zmienia wszystko. No a jak to zmieniło? No procenty też się pozmieniały. Tak, że dawali ludziom pożyczki powiedzmy oprocentowanie tylko, tak? Ludzie przychodzili i mówią, chcę kupić ten dom za 200 tysięcy. No to oni mówią, no to będziesz płacił powiedzmy $600-700. Tyle tylko, że nie mówili im, albo mówili, tylko ci nie brali do głowy, że samo oprocentowanie, no to nic nie ma spłacania tego domu. No i oni liczyli, że powiedzmy, nieważne, że kupią za 200 tysięcy, najważniejsze, że sprzedadzą za 250 za pół roku. No i ten oryginalny, ten pierwszy właściciel, który powiedzmy kupił za 100 tysięcy, mając 20% zadatku, no to
to często sprzedał za te 200 tysięcy komuś, kto nie zarabiał i nie miał zadatku i tak dalej. No i zaczęła się ta spekulacja. Ta spekulacja spowodowana przez w zasadzie Obamę. Przez Obamę, przez Clintonów, przez wielu demokratów, bo oni właśnie kazali bankom dawać pożyczki. No a jak zaczęli dawać bankom, przepraszam, banki pożyczki, no to wtedy domy poszły w górę. No dużo ludzi, właśnie takich idiotów, no to tłumaczyło, że to nie ma znaczenia, ile dom kosztuje, tylko ile się spłaca miesięcznie. No oczywiście, że to jest bez sensu, bo jak ktoś kupił za 100 tysięcy, no to winien jest 100 tysięcy i spłaca miesięcznie powiedzmy $700, a później, że jest niższy procent i spłaca powiedzmy 800, ale o 200, no to jest dramatyczna różnica. No i teraz właśnie teraz Kamala Harris, demokratka, ona mówiła, że paliła marihuanę, z Jamajki pochodzi, ojciec się bardzo zdenerwował, no bo powiedział, że na Jamajce nie wszyscy palili marihuanę, no ale ona jest w kongresie, ona jest reprezentantką, no i ona teraz mówi, że w zasadzie to banki muszą dawać bardziej pieniądze. No i od nowa to się zaczyna. Tam miliardy, tryliony spadły. Państwo w zasadzie spłacało bardzo dużo banków pożyczających na hipotekę, bo były te egzotyczne pożyczki. No i teraz znowu się zaczyna. Wszystko się przesunęło. No bo teraz tak jak mówiłem, 5-6 lat ślusarz pracował 5-6 lat, kupował w mieście, gdzie mieszkali ślusarze, robotnicy i tak dalej. Jakiś tam pielęgniarka, która zarabiała powiedzmy 30 tysięcy, no to kupowała dom za 150 tysięcy w dzielnicy, gdzie mieszkali mniej więcej i ta podobnych zarobkach jak ona. Lekarze, no to lekarze kupowali w miastach, gdzie zarabiali powiedzmy 100 tysięcy, no to oni kupowali za 500-600 tysięcy, no ale to też 5-6 lat. Także to wszystko to rozdzielenie to takie było, że kupowali tam, gdzie ich było stać. No najwięcej kupowali w najdroższym mieście czy w dzielnicach, na którą było ich stać. Tak każdy po prostu według popytu i podaży kupował, gdzie było najlepiej. No wiadomo, że okolice, dzielnice, sąsiedztwo i tak dalej, no i stan domu jako taki, no ale proporcjonalnie do tego, co miał w rękach, co zarabiał. No i teraz Kamala Harris i inni mówią, że to trzeba bardziej pożyczać pieniądze. No i dlaczego to jest takie istotne? No bo w Ameryce jest coś takiego jak wynik kredytowy. Wynik kredytowy to jest taki, że po prostu jak się bierze pożyczkę, na przykład jakąś kartę na stację benzynową, no i kupuje się benzynę, no i kupuje się tam 5, 10, $50, no i wysyła się te czeki i się spłaca, tak? Oni biorą tam 2, 3 czy 5% i się spłaca. No i później ktoś kupuje meble na pożyczkę, też spłaca. No i oni chcą zobaczyć, czy ktoś tam spłaca, tak? Spłaca, czyli ktoś mu daje pieniądze na tą lichwę, no i oni i oddają te pieniądze, no jest ten kredyt taki pożyczkowy i wtedy przychodzą, mówią, o, no chcę na dom, tak, chcę na dom, kiedyś powiedzmy 100 tysięcy, teraz potrzeba 200, 300, 400 tysięcy na ten dom, no i patrzą się, ile kto może spłacać na, czyli te trzy podstawowe rzeczy, na ile go stać, żeby spłacał miesięcznie, jak on spłaca to, co pożyczył i wtedy dostaje pożyczkę. No ile może dać tego zadatku. No i komuniści, lewacy, znowu socjaliści mówią, że niektórzy nie dostają pożyczek, no bo nie mają kredytu dobrego. No i teraz proponują, żeby ten kredyt spłacania, no to podłączyć jak? Ma telefon, no to spłaca rachunek, tak? No niby spłaca ten rachunek.
ma mieszkanie, no to spłaca to mieszkanie, no to też spłaca, tak? Czyli oni jakąś sztucznie dodają takie rzeczy oczywiste dodają, no bo każdy rozumie, że powiedzmy ktoś musi mieszkać, ktoś musi, ma telefony, ale to nie jest aż tak konkretnie. No i jeszcze proponują, żeby dodać, czy ktoś ma wyższe wykształcenie, tak? No, a w 1974 roku było akt kongresu taki na uczciwe pożyczki bankowe, no i oni nie mogą tam rozdzielać, czy tam patrzeć na to, kto jaką ma płeć, kto jaką ma narodowość, kto jaką ma rasę, czy wiek, żeby mu dawać się pieniądze, czy nie dawać. Także dołożyli właśnie te studia. I kiedy no i ciekawa jest też rasa. Żółci no to w zasadzie mają 50% to mają wyższe wykształcenie. Biali mają około 30%, czarni mają 22%, a brązowi mają mniej więcej tam 17%. Także że żółci są najbardziej wykształconą rasą w Ameryce, po nich są biali, później czarni i później brązowi. No i jedną z tych odkryć, powiedzmy, były badania takie ze spłacaniem pożyczek. No i doszli do wniosku, że 40% pożyczek studenckich, powiedzmy, nie jest spłacane, jak ktoś nie skończył studiów. No nie jest to zaskakujące, no bo jak już nie skończył studiów, no to faktycznie ma ileś tam pieniędzy, pożyczył i nie spłaca, no bo nie ma z czego, no bo nie pracuje. Certyfikat, powiedzmy, ktoś, kto dostawał certyfikat, no to 20-parę% ludzi nie spłaca. Jeżeli ma 4-letnie studia, no to mniej więcej tam 12% nie spłaca. No jak ma magistra, no to powiedzmy 7% ludzi nie spłaca. No i chcą to dodać do tych pożyczek. No to jest dobre i niedobre. No część tych właśnie wśród tych ludzi, którzy pracują wśród murzynów, mówią, że to na pewno nie pomoże. Jest taka kompania Upstart Network, no to część ludzi z Google odeszła i zrobiła taką firmę finansową, no i właśnie daje pożyczki, no i w zasadzie daje 24%, o 24% więcej procent ludzi dostaje te pożyczki niż w normalnych bankach, no i 16% dostaje niższe oprocentowanie. No i ciekawa sprawa właśnie jest też z tym oprocentowaniem, że jeżeli ktoś ten kredyt score, czyli wyniki kredytowe ma niskie, no to płaci więcej. Także że ludziom, którzy nawalali ze spłacaniem, to muszą płacić więcej, no bo to jest takie ryzyko, tak? Ta lichwa na tym polega, że po prostu jeżeli daje ci pieniądze i ty możliwe, że nie będziesz spłacał, no to musisz płacić więcej w wypadku, kiedy nie będziesz spłacał, żeby to się wszystko kalkulowało. Także te podatki, pożyczki bankowe są dosyć skomplikowane, no ale w zasadzie to są proste, tak? I najgorsze to, że ekonomia socjalistyczna, czyli ekonomia socjalna, czyli ekonomia bez pojęcia, rozwala rynek ekonomiczny, rozwala prawo popytu i podaży. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję. Serdecznie zapraszam, tu jest guziczek, dzwoneczek, dzyń, można poprosić o codzienne zawiadomienia, o codziennych filmikach. Wysyłajcie, polecajcie, dawajcie na Facebook, na Wykopy i do następnego.